Czekamy na Michała. Kapliczka w Czarnolesiu. Jest 5 stopni ciepła. Zimno, ale... nie powinno być źle. Jaworze. Koło Bielska Białej, nie mylić z Jaworznem. W drodze na Błatnią, albo jak to woli Błotny. Widoki. Tam się coś osunęło. Tam będziemy szli na ten stożek taki, albo jechali. I taka jest trasa. Kamienie. Gdzie mój rower? A tutaj. Tam na zabrazie, żeśmy szli. To idzie z kijami, tam nie siedzi, ale masz do pewnego miejsca. Od połowy trasy. Okolice Bielska Białej. Częściowo Zamgłoń, Wapienica. Tam już jest Klimczok. I tam będziemy dzisiaj. Błatnia, okolice schroniska. Jak zwykle wieje, a na polanie będzie jeszcze bardziej biało. No to już jest Szczyrk tam w dolinie. My jesteśmy w drodze z Błatniej na Szyndzielnię. Mijamy Klimczok wyjątkowo, bo trasa jest wymagająca. No w końcu jest listopad. Okolice Żywca, Kotlina Żywiecka, ale za chwilę ją spowinie mgła. Nie no, to jest pech po prostu. Ale mgła zapiernicza. Ona idzie do nas. Czarny szlak na Szyndzielnię. Z Błatniej. Schronisko górskie na Szyndzielni. Stok narciarski Sahara. A tam Bielsko-Biała. Którędy zjeżdżamy? Tam w lewo. Ten bowiec w dolinie Bielsko. Zjechaliśmy z Szyndzielni trasą narciarską. Było fajnie. Szyndzielnia. Tam byliśmy. A tak wyglądają rowery po zjeździe z gór. Dobra, pasz kąteczek na pociągający facetów.